Dobra, dzień dobry. Masa dzień, nie wiem, który chyba 161 czy drugi, coś takiego. Mamy piątek, chyba 22 grudnia, tak mi się wydaje. W każdym razie dzisiaj jest rest day, dzień nietreningowy, więc dzisiaj jest jedzenko też nietreningowe. Pokażę Wam zaraz, jak to wygląda. No i nie wiem, może Wam pokażę dzisiaj, jak wygląda cały dzień nietreningowy, dla przykładu, jak to wygląda właśnie w nietreningowe, gdzie przez większość dnia tak naprawdę mam posiłki białkowo-tłuszczowe. Wyglądane mam tylko w śniadaniu i tylko w kolacji, także pokażę Wam, jak to wygląda u mnie zazwyczaj. Nie będzie to długa nagrywka wstępna, ze względu na to, że mam 4% baterii i na ładowarce telefon. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza z nagrywaniem dźwięku i że jak odtworzę to później, to nie okaże się, że po prostu ruszam ustami i nie ma dźwięku, ale to się okaże zaraz. A teraz pokażę Wam, jak wygląda moje śniadanie. I powiem Wam dokładnie dla tych osób, które są może tutaj pierwszy raz, co w tym śniadaniu się znajduje. Tak, po kolei mamy tutaj 70 gramów płatków ryżowych. Płatki ryżowe błyskawiczne, ja je robię po prostu w mikrofalówce z wodą, także tutaj nie ma żadnego jakiegoś większego magicznego sposobu. Na to jest oczywiście w środku jest kakao, dlatego są takie czarne. Na to wysypuję 25 gramów płatków czekolady gorzkiej 100%. Polewam to wszystko taką papką z białka. Po prostu do izolatu białka dodaję odrobinę wody. Ja proponuję w ilości 1:1, żeby była fajna konsystencja. I po prostu polewam to na górze. A tutaj mamy 4 kawałki chleba tostowego, pełnoziarnistego, takiego z Lidla. W środku mamy i po jednym plastrze sera proteinowego, też z Lidla. I 100 gramów kurczaka, w zasadzie 100 gramów kurczaka na całość, 100 gramów kurczaka, bo 10 gramów białka jest z tego sera proteinowego. No i na górze dzisiaj nie mam zasmażonych, normalnie robię sobie z zasmażonymi pieczarkami, ale dzisiaj pieczarki mi się skończyły i na górze mam musztardę i ketchup. I to w zasadzie tyle. Tak wygląda posiłek numer 1. Prezentuje się to w następujący sposób. A makro ma takie, że ma 15 gramów tłuszczy, 50 gramów białka i 100 gramów węglowodanów. Zabieram się za jedzenie i słyszymy się w następnym posiłku. Dobra, kolejny posiłek. 250 gramów pieczy z kurczaka. 120 chyba parę gramów fasolki, takiego miksu zielonej i żółtej. I 15 gramów oleju makadamia. Dokładnie tak, czyli 15 gramów tłuszczy, 50 gramów białka, 0 gramów węglowodanów. Tak to wygląda. Kolejne pewnie dwa posiłki będą takie same, ewentualnie gdzieś pomiędzy zjem jajka, więc nie wiem, czy będę Wam nagrywał. No chyba, że nagram, zobaczymy. W każdym razie no to będzie bardzo, bardzo nudny dzień jedzenia, więc jeżeli ktoś czeka na coś, co będzie bardziej jakieś takie, nie wiem, interesujące, to można od razu przewinąć do ostatniego posiłku prawdopodobnie, bo nic tu się nie będzie działo zupełnie. Dzień dobry ponownie. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że jest dzisiaj dzień treningowy i nagrywam Wam, można powiedzieć, taki dzień jedzenia, aczkolwiek no nie będzie to dzień jedzenia taki ścisły, bo nie będę pokazywał każdego posiłku, bo w zasadzie każdy posiłek dzisiaj jest taki sam. Może z wyjątkiem tam dwóch w ciągu dnia. Tam albo różnic typu, nie wiem, masło migdałowe zamiast oleju makadamia, ale generalnie idea jest taka sama. A teraz chciałbym opowiedzieć, co przyświeca tej idei właśnie niejedzenia przez cały dzień tych węglowodanów, no bo część osób jakby to kopiuje, nie wiedząc czemu. Część osób myśli, że to jest w ich przypadku dobre rozwiązanie. I dla kogo tak naprawdę to jest dobre rozwiązanie. Ja chciałbym przede wszystkim nakreślić fakt, jak wygląda mój dzień zazwyczaj. W związku z tym, że ja pracuję głównie z domu i no mam taki siedzący tryb życia. Siedzę praktycznie cały dzień przed komputerem. Do tego ruchu mam bardzo niewiele. I teraz w dzień taki jak nietreningowy, te pierwsze węglowodany z rana, można powiedzieć, że uzupełniają jakby ten wcześniejszy wieczorny trening, tak? Czyli jakby rozkręcają, doładowują mnie na rano, dobijają te, powiedzmy, magazyny glikogenu, które i tak pewnie prawdopodobnie puste nie są, ale jednak ten nagły wyrzut insuliny z białkiem gdzieś tam na start, powiedzmy, tego dnia po tak długim okresie niejedzenia,
czyli bez jakby w takim okresie, który nie jest anaboliczny, powiedzmy, gdzieś ten anabolizm wspomagają i tą naprawę tych mięśni potreningowo również, więc to jest taka rzecz startowa, a później w ciągu dnia właśnie tego ruchu już nie ma, tak, więc no jakby gdzieś tam ta energia w postaci węglowodanów, mówiąc prosto, prostym językiem, nie jest potrzebna, a sam fakt tego niskich podaży węglowodanów, znacznie mniejszych wyrzutów insuliny, bo spowodowanych tylko gdzieś tam tym ewentualnie tym białkiem stymulującym acylację, czyli po prostu wyrzutem samego białka, z leucyny i tak dalej, nie jest tak wysoki, plus podaż tłuszczy raz z tym białkiem gdzieś jeszcze ten pik insulinowy spowalnia. Zatem można powiedzieć, że to w jakiś sposób no, wspomaga tą gospodarkę cukrową. Na ile to jest sposób skuteczny, tak naprawdę pewnie jest ciężko powiedzieć. Inna jest kwestia też taka, że nie do końca termin wykorzystywanie energii z węglowodanów przez to, że się ich nie je, jest prawidłowy, także jeżeli ktoś chciałby się przyczepić, to nie ma sensu. Chodzi mi bardziej o skrót myślowy. Chodzi o to też, żeby nie łączyć dużej ilości węglowodanów z dużej ilości tłuszczów, jeżeli nie ma takiej konieczności i potrzeby, tak? Więc w ciągu dnia jem sobie, w związku z tym, że mam zero ruchu, te posiłki białkowo-tłuszczowe, no i u kogo taka, może dalej. A na koniec, na sam koniec dnia znowu jem wysoką ilość węglowodanów z niewielką ilością tłuszczy i białek po to, żeby raz wspomóc sen, bo wiadomo, podaż węglowodanów to jest zwiększenie produkcji tryptofanu, co z kolei jakby nasila lepszy sen, można powiedzieć, i tak dalej, to poprawia na pewno sen, plus też już mnie wstępnie, że tak powiem, ładuje na następny dzień, który jest dniem treningowym, to tak w dużym skrócie. Natomiast ja już chciałbym powiedzieć, u kogo taki system się raczej nie sprawdzi. Na przykład u osób, które mają bardzo ciężką pracę fizyczną i no ta podaż energii w ciągu dnia jest im potrzebna po prostu, bo na przykład, nie wiem, pracują na budowie, czy pracują gdzieś, nie wiem, w jakimś magazynie i ładują dniami ciężkie rzeczy na palety czy na tiry i tak dalej. Generalnie mają bardzo dużo ruchu ciężkiego fizycznego w ciągu dnia, tak? I u takich osób raczej taka metoda jedzenia białkowo-tłuszczowego w ciągu całego dnia no nie będzie pewnie najlepsza, nie? Ja bym przynajmniej u takich osób takiej opcji nie wdrażał i najczęściej nie wdrażam. No i tak to po prostu wygląda. Także nie jest to jakiś system must have, bo część też osób widzę, że się tym sugeruje i jakby kopiuje, dlatego że ktoś tam tak je, no nie do końca wiedząc, dlaczego tak jest. Nie jest to też system absolutnie obowiązkowy. Jeżeli tam gdzieś może to wspomóc kilka procent, to dlaczego z tego nie skorzystać, tak? Jeżeli my staramy się maksymalizować wszystko, czyli naszą dietę, naszą suplementację zaawansowaną, kwestie snu i tak dalej, no to czemu by nie skorzystać chociażby z takich, nie wiem, okresowego niepodawania węglowodanów, jeżeli to w jakiś sposób może wspomóc chociażby wrażliwość insulinową, tak? Takie jest moje zdanie, takie jest zdanie Lukiego, bo od lat też taką metodę on propaguje, bo ja to robiłem przed współpracą z Lukim jeszcze długo, ale sam system ukradłem od Lukiego, tylko że po prostu jeszcze na długo przed tym, jak z nim współpracowałem, więc to nie jest tak, że ja to wymyśliłem, absolutnie, to jest metoda gdzieś tam zaczerpnięta właśnie z takiej metodyki Lukiego, a oryginalnie myślę, że to było zaczerpnięte też z metodyki trochę takiego podejścia, który Justin Harris gdzieś tam propagował od lat. Nie wiem, czy Luki od Justina Harrisa to zapożyczył, ale ja samą ideę na pewno. No i tak to wygląda, nie? Więc jakby taki system mi się sprawdzał zawsze. Sprawdza się u wielu moich podopiecznych. Myślę, że u podopiecznych Lukiego i u samego Lukiego również. Więc ja tak na to patrzę, tak sobie to tłumaczę. I tak jak mówię, no nie jest to coś absolutnie koniecznego, także jeżeli komuś taki system nie służy, nie spina mu się jakby względem tego, co robi przez cały dzień, czy na przykład ma pracę fizyczną ciężką i musi jeść po prostu w ciągu dnia, bo inaczej nie ma mocy do roboty, no po prostu,
to ja bym się nie sugerował tym, że ja czy ktokolwiek inny tak robi, tylko po prostu bym robił tak, żeby było dobrze. Myślę też, że u osób, które się nie wspomagają farmakologicznie, tego typu systemy są znacznie gorsze pod względem no ogólnie gdzieś tam budowy masy mięśniowej, dlatego że ta podaż węglowodanów i te wyrzuty insuliny gdzieś tam ten anabolizm mogą u nich wspomóc, jako że no nie mają podkręconej syntezy białek mięśniowych 24 godziny na dobę, jak niektórzy, to muszą sobie radzić też w taki sposób i u osób naturalnych zazwyczaj nie robię zbyt dużych rotacji między dniami treningowymi i nietreningowymi. Te rotacje są naprawdę bardzo subtelne, także tak to dodając, nie? No i to jest tak naprawdę tyle. Koniec tematu. Mam nadzieję, że komuś to w jakiś sposób pomogło i wyjaśniło też całą ideę tej rotacji węglowodanami. Dlaczego tak się robi i dlaczego dokładnie tak na przykład pozycjonuje te makroskładniki w ciągu dnia, a nie inaczej i u kogo taki system się sprawdzi lepiej, u kogo gorzej. Tyle. Dzięki bardzo i zbieram się, bo lecę z... zaraz, dosłownie mam za 6 minut barbera. Mam nadzieję, że znajdę gdzieś tutaj parking, bo Tarnów małe miasto, ale znalezienie parkingu w centrum graniczy absolutnie z cudem. Więc jak tutaj przyjeżdżam, to zawsze przyjeżdżam odpowiednio wcześniej, żeby zrobić sobie zapas na przynajmniej kilka kółek dookoła salonu, licząc na to, że jakimś cudem zwolni się gdzieś miejsce i będę mógł się wbić. W tym momencie nie ma miejsca żadnego, więc rozpoczynam kółko numer 2 dookoła całego tutaj aglomeratu wielkich i małych sklepików i sklepów. Dobra, kończę i słyszymy się później. Może słuchajcie, kończę się z wami na dzisiaj, miałem powiedzieć. Nie wiem zupełnie dlaczego. No i co? Masz klasyczny burger piątkowy, czyli dwie bułeczki. One się nazywają jak? Śmietanowe, maślane, mleczne? Mleczne. Dwie bułki mleczne, bo w środku jest po 100 gramów piersi z kurczaka mielonej. Tutaj mam odrobinę dżemu, masło z nerkowca, zasmażone pieczarki i ser na jednej, ser proteinowy. Na drugim mam korniszonki, zasmażone pieczarki, ketchup, znowu kurczak i ser. I tutaj mamy 200 gramów frytek, takich z piekarnika. I tak wygląda, czyli 50 gramów białka, 10 gramów tłuszczy i 120 gramów węglowodanów. Tak cheat, tak mówię trochę w takim dużym nawiasie, bo oczywiście to nie jest cheat, to jest wliczone. Natomiast normalnie takich na co dzień nie jemy takich rzeczy. Po prostu to jest nasz taki dzień z Sylwią, gdzie sobie robimy coś bardziej wyjątkowego i jemy sobie i oglądamy przy tym coś ciekawego. Tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo, jak ktoś dodał ten komentarz. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej. I widzimy się jutro o godzinie 18:12 przy nóżkach. Do zobaczenia.